Wyraźne czytanie zapewnia nasz sponsor, firma Kodano Optyk, właściciel polskiej sieci salonów optycznych i sklepu internetowego. Kodano.pl. Z racji tego, że pomyślałem, że dzisiaj jest tak cholernie gorąco, że tutaj się nawet nie da wysiedzieć, jest duszno i czuję się po prostu jak w piekle, postanowiłem zapalić czerwone światła. A skoro już mam czerwone światła, to postanowiłem też poruszyć temat piekielny iście, bo będę dzisiaj mówił o najgorszych, najbardziej wkurzających książkach, jakie kiedykolwiek czytałem. Najgorsze z najgorszych, z jednoczesnym zaznaczeniem, że będę tutaj mówił o książkach, które doczytałem, a zatem to, co się na tej mojej liście pojawiło, być może nie jest aż takie złe, skoro udało mi się to doczytać do końca, aczkolwiek są tutaj pozycje jeszcze z czasów, kiedy byłem naiwny i kiedy ambitnie doczytywałem każdą książkę, niezależnie czy mi się ona podobała, czy nie podobała, bo teraz tak patrząc na tę listę, to większość z tych tytułów odrzuciłbym na bok, nawet bym się nie kłopotał z kończeniem tego dziadostwa. Oczywiście, to są moje opinie, wy się z nimi zgadzać nie musicie, ale cóż, niechaj ta piekielna aura rozpoczynającego się właśnie lata Grzeje nas ogniem piekielnej nienawiści. Od razu zaznaczam ta lista, nie ma szczególnej numeracji. Nie starałem się nawet hierarchizować tych tytułów, tylko po prostu będę mówił o nich w takiej kolejności, w jakiej pomyślę o tych książkach, a zacznijmy może nie od książki, a od opowiadania, od baśni. Kot w butach. Najbardziej znienawidzona przeze mnie baśń w ogóle na świecie. Nie wiem na ile klasyczna, na ile przerobiona, natomiast czy mnie ta baśń wkurza. Wkurza mnie tym, że mamy tak naprawdę opowieść o kotku, który jest cwaniakiem, który postanawia pomóc jakiemuś chłopcu i poprzez nakłanianie tego chłopca do oszustw będzie starał się ten kotek uczynić z niego prawdziwego księcia. Mimo, że to gołodupiec był i tyle. Ale kotek jest sprytny. Kotek stwierdza, że przecież można ograbić olbrzyma, bo olbrzy. Olbrzym jest duży, olbrzym jest zły, więc nic nie szkodzi, by tego olbrzyma okraść i całe jego bogactwo oddać temu chłopcu, by uczynić go księciem. No i jaka jest puęta tej bajki? Jeżeli trafisz na kogoś złego, okradnij go. Jeżeli głowy ci nie urwie, jeżeli go pokonasz, zabijesz, to wszystko to, co ukradłeś, jest twoje zajebista puenta, dziękuję ja bardzo za taką opowiastkę. Kolejny tytuł, który nasuwa mi się na myśl, kiedy myślę o tych najgorszych z najgorszych, to jest Matt Heidalf. To miała być francuska odpowiedź na harego potę Opowieść o chłopcu, który również trafia do czegoś Alla szkoła magii, który również tam przeżywa swoje przygody. Problem w tym, że Matt Heidalf to jest najbardziej antypatyczna postać z książek dla młodszej młodzieży, z jaką kiedykolwiek się spotkałem. To jest tak wkurzający mały w taki gnojek. To nie jest tak, że on popełnia błędy, tak jak na przykład Harry Potter, gdzie on, powiedzmy to, przekracza granice, może gdzieś tam wchodzić w utarczki czy sprzeczki z nauczycielami, ale koniec końców wiemy, że chodzi o coś dobrego i po prostu mamy świadomość, że nie jest Harry idealnym chłopcem, a każdy ma prawo do popełniania błędów. Nie. Matt Heidalf to jest chodząca katastrofa. On celowo gdzieś wkurza ludzi, on celowo staje się problematyczną postacią, celowo przekracza te granice i i niekoniecznie po to, by osiągnąć coś dobrego, właściwego, tylko czasami po prostu, bo tak, bo może i już. I koniec końców nie ponosi najmniejszych konsekwencji z powodu swojej bezczelności, z powodu swojego lekceważącego podejścia do jakichkolwiek autorytetów. Nienawidzę tej historii. Po prostu pamiętam, czytając Mata Hajdalfa, miałem ochotę tę książkę wywalić przez okno. To było strasznie złe, kompletnie nieuczące niczego, pokazujące bądź cwaniakiem, bądź gnojkiem, Twoją siłą jest to, że musisz się wybronić werbalnie. Jeżeli uda Ci się wybronić werbalnie, o ile w ogóle warto przed tymi ludźmi się bronić werbalnie, no to jest git i nie masz za co przepraszać. Pamiętaj, nigdy nie przepraszaj. Przepraszają ludzie słabi. Niemniej negatywne emocje pozostawiła po mnie lektura Nika i Nory playlisty dla dwojga. Niby słodka, niby urocza historia romantyczna, a jednak mam wrażenie, że duet David Levitan i Rachel Cohn to jest najbardziej. Bardziej aromantyczny duet i antyromantyczny wręcz powiedziałbym duet pisarski, bo mnie ci ich bohaterowie kompletnie nie kupują, nie widzę między tymi postaciami chemii, widzę po prostu ścieżkę wytyczoną jak w taniej, tandetnej grze komputerowej od punktu A do punktu B. Teraz jest czas, byście się pocałowali. Czy ma to sens? Nie musi, ale całujcie się, bo autorzy tak każą, więc. Czego mruczysz tam? Pod nosem się. Cały! Mówię. No i tak odbierałem tę książkę, jako kompletnie pozbawioną chemii, pozbawioną uczucia. A ja bywam tkliwym człowiekiem. Bywam człowiekiem, który rozczula się czasami nad romansami, który czuje w serduszku to szybsze bicie i taką rozpływającą się w środku mojego czytaczowego jestestwa miłość. Tymczasem no, Nick Inorat to jest taki sztandarowy przykład książek, które kompletnie nie wywołały we mnie żadnych emocji poza skrajną nudą, no i niechęcią do głównych bohaterów. A skąd ta niechęć? Nie wiadomo. I to jest chyba w tej książce najgorsze, przynajmniej w mojej opinii, że nie wiem dlaczego, ale i po prostu nie cierpię ani tej książki, ani tych bohaterów. No, a duetowi literackiemu Kon Lewitany już dawno temu podziękowałem. Nie zawsze piękna okładka oznacza przepiękną książkę i tak było na przykład ze wszechświatami. Ta książka była pierwszą, którą czytaczowa kupiła ze względu na okładkę. Bo jaka piękna okładka, jak ona cudownie wygląda, kurczę, no coś. Co prezentuje się tak pięknie, nie może być złe. Tymczasem, co się okazało? To, to była książka, która w zasadzie opowiadała, powiedzmy, to, romantyczną historię między dwojgiem młodych osób, tyle że te osoby zapałały do siebie uczuciem, będąc w różnej, powiedzmy to, w różnych światach. O, tak, tak to określmy. Jest teoria wieloświatów, która zakłada, że nasza ziemia i nasz byt nie jest jedynym, bo równolegle istnieją. Inne, być może w tym samym miejscu, w tym samym czasie mnie nie ma, bo przejechał mnie samochód, zjadł szakal, albo ten jeleń, który kopnął mnie kilka lat temu, nie trafił w rękę, tylko w głowę. No i sobie leży kilka metrów pod ziemią, a ktoś, kto na przykład stracił życie, żyje sobie i jest szczęśliwy. Także w tej, tej teorii wieloświatów, która jest naprawdę obiecująca, została osadzona historia powiedzmy, to miłosna dwojga młodych ludzi, tyle, że autor w pewnym momencie zaczął skręcać niebezpiecznie w kierunku końca świata i odwalił taką manianę, że czytając to nie mogłem oprzeć się wrażeniu, że chyba ktoś inny tę książkę kończył, bo zapowiadała się nieźle. To było naprawdę solidne wprowadzenie do tej historii, ale im dalej w las, tym gorzej, a to zakończenie to po prostu łocy wysły na wierch. ja tak patrzę, nie dowierzam. Uch, to chyba była pierwsza z książek, która tak szybko wyleciała z naszego. Naszej półki, gdzie jednym głosem solidarnie z czytaczem stwierdziliśmy, że takiego gówna. Ciężko, ciężko jest na taką kupę trafić. O, bądźmy, bądźmy, mniej wulgarni, mniej hamscy. w końcu to jest kanał traktujący o książkach. Dobra, żeby nie było, że się tylko znęcam nad tymi nieszczęsnymi powieściami, to powiedzmy teraz będzie coś niebeletrystycznego, czyli Mein Kampf tego dziwnego idioty, który kiedyś rozpętał wojnę i który postanowił eksterminować sporą część ludności. No tak, mowa o jego dziele życia, o jego bełkocie. Y no, moje podejście do tej publikacji oczywiście zakładało, że to będzie jeden wielki bełkot, natomiast spodziewałem się, że to będzie bełkot ideologiczny, nie spodziewając się natomiast, że będzie to bełkot dodatkowo jakiegoś analfabety, który pisać się potrafi. Bo to jak ten człowiek, to ta istota, dziwna kreatura pisała, wykracza poza wszelkie rozumowanie. Ja czytałem i miałem takie myśli rany boskie, co ja czytam. To jest nie tylko bełkot szaleńca, ale to jest dodatkowo tak źle napisane. Więc no, ze wszelkich miar tłumaczyć tutaj nie muszę, dlaczego ta pozycja znajduje się na mojej liście najgorszych książek, jakie w życiu przeczytałem, bo choć jest to lektura ważna, choć nadal uważam, że warto było ją przeczytać, bo człowiek wtedy sobie uświadamia wiele rzeczy i też inaczej spogląda na historię i na to, co dzieje się na świecie, to jednak jest to zdecydowanie jedna z tych lektur, które są po prostu takim dziadostwem, że słów na to brakuje. Skaczmy teraz do Rainbow Rowell i do jej Nie poddawaj się. Nie poddawaj się to jest taki ciekawy, wesoły twór, bo w zasadzie Nie poddawaj się to jest fanfic, a właściwie kolejna część będąca fanficiem serii książek, które były wspomniane w Fangirl. Uwielbiam Fangirl, to jest naprawdę niesamowita książka. Rainbow Rowell odwaliła tutaj kawał świetnej roboty. Natomiast, no właśnie, Nie poddawaj się, raz jeszcze zaznaczę, to jest fanfic serii, która została wspomniana Fanger, i tak naprawdę dostajemy taką historię. Bardzo, bardzo późno, tak jakbyśmy zaczęli czytać Harry Potter od siódmego tomu, tylko ten Harry Potter był napisany w naprawdę makabryczny, zły sposób. Yy, powiedzmy to sobie szczerze, z dupy. I to jest właśnie, nie poddawaj się, bez ładu, składu, jakby autorka nie miała pomysłu na rozpoczęcie, oczywiście, ja wiem, konwencja, sraty, taty i bataty, chrzanić konwencję, jeżeli całość wygląda jak kupa, bo jeżeli coś wygląda jak kupa, pachnie jak kupa, nie powiem, że smakuje jak kupa, bo nie wiem jak kupa smakuje, no to czym jest? Wiadomo. Kupą. No i tak to właśnie było z Nie poddawaj się. Książka, która totalnie dla mnie ładu składu logiki nie miała. Nie wiem, co autorka miała na myśli, ale słyszałem coś, że napisała kontynuację tego. <grywki> Trudno mi sobie to wyobrazić, bo czy może być jeszcze gorzej? Nie wiem. Z kolejną pozycją miałem trochę problem, bo z jednej strony już był taki czas, kiedy dogadaliśmy się, ale jak to mówią, smak pozostał. Jak to było w tym dowcipie, że no stary ja wiem, nie ty ukradłeś te sztuczce, no ale smak pozostał, bo podejrzewaliśmy cię, tak? I tak samo jest właśnie u mnie z Anią z Zielonego Wzgórza. Nienawidziłem tej książki przez tak wiele lat, że nawet przeczytawszy ją jako dorosły człowiek i uznawszy, że ona stale nie była taka zła, nie jestem w stanie stwierdzić, że choć trochę mniej jej nienawidzę. No, mogę to spuentować dokładnie tak. Niesmak pozostał. Pewne historie z przeszłości tak bardzo na nas wpływają, że nie sposób jest zatrzyć te negatywne myśli, negatywne wspomnienia. Może i nie do końca się nienawidzimy nie nienawidzimy, ale jednak ktoś musi tego arcywroga w tej szopce odgrywać i niechaj to będzie Ania z Zielonego Wzgórza. Za to w ogóle odgrywać arcywroga nie muszą bohaterowie tamtych dni, tamtych nocy. Zastanawiam się, czy to w ogóle nie jest mój numer jeden wśród najbardziej znienawidzonych książek, bo co to jest? To jest historia oczywiście dwóch chłopaków, to znaczy chłopca i i pana, którzy zapołali do siebie uczuciem, e, uczuciem, i wydaje mi się, że w normalnym rozważaniu tego stanu rzeczy nazwalibyśmy to słowem na p. Z drugiej strony ten młodszy chłopiec nieustannie przekracza granice intymności tego starszego, e, zachowuje się w sposób po prostu obrzydliwy, na przykład kradąc bieliznę tamtego, zabawiając się w nią. Jest to tak po prostu obrzydliwe, nie wiem, ja bym to nazwał gwałtem, nazwałbym to formą molestowania, formą po prostu obrzydliwej dewiacji. A świat uznał, że to jest piękna historia miłosna. Nie wiem, czy to ja jestem dziwny, czy to świat jest dziwny, natomiast wydaje mi się, że jeżeli mamy dwoje ludzi i jedno chce, a drugie nie chce, to wypadałoby jednak odstąpić. Z drugiej strony tak ważna w związkach zgoda. E, zgoda na różne czynności. Jeżeli tej zgody nie ma, no to o czym mówimy? No właśnie. Odpowiedzcie sobie na to pytanie sami. Dla mnie jest to przeobrzydliwa książka ze względu na małego gnojka, który jest totalnym dewiantem. E, nie Nieszanującym, nierespektującym czegoś takiego jak strefa intymna, nieszanującym postawy drugiego człowieka ani jego decyzji, po prostu mały, obrzydliwy frustrat. No, lecimy dalej, będzie troszeczkę łagodniej chociaż. czy łagodniej. Pamiętnik lesbijki. No dobra. To była książka, która najpierw mnie walnęła po łbie. Książka, która zaskakiwała mnie na każdym kroku, bo z jednej strony wydawała się taka dojrzała, a potem dopiero zrozumiałem, że ta książka wcale nie jest dojrzała. To po prostu jej autor najwyraźniej zapomniał, jak to było być młodym człowiekiem, bo to była historia dziewczyny, która oczywiście nie radziła sobie z życiem, miała szereg problemów, ale przy tym była niezwykle przeintelektualizowana. No po prostu jej IQ to myślę tak milion punktów IQ to tak Minimum takie słownictwo, tak literacko, pięknie to pisane, tyle że całościowo raczej to nie przystawało do tego typu. Opowieści Do tego typu opowieści, w której, y, której bohaterką była osoba tak niestabilna emocjonalnie jak właśnie nasza główna bohaterka. Zapamiętałem tę książkę przez wzgląd na to, że bardzo ciężko się to czytało. Y, nie było to absolutnie młodzieżowe, mimo że udawało młodzieżówkę, natomiast koniec końców no to było po prostu gorz, gorsze niż złe. No i na koniec coś, czego nie nazwę perełką, bo perełką nie jest żywioły karteru. Z jednej strony to była historia grupki ludzi, którzy mieli oczywiście przeciwstawić się złu. Złu, które czyha na nas, które chce nas zniszczyć, zniszczyć, zgruść, zgnębić ludzkość. Tyle, że tak jak powiedziałem dawno, dawno temu w recenzji tej książki, to była książka, która zawierała w sobie absolutnie wszystko. Jeżeli chcesz ugotować zupę, wybierasz składniki, które sprawią, że ta zupa będzie pyszna. Składniki, które do siebie pasują. Natomiast autorka wrzuciła tu wszystko, jak leci, co w tej szufladzie znalazła, wszystko wciepała do tego gara, wymieniła. Siła, no, opatrzyła no, średnim stylem powtórzeniami i generalnie brakiem logiki. Yy, czego sztandarowym przykładem dla mnie chyba zawsze będzie to, że mieliśmy tam do czynienia, jeżeli pamiętam z jakimś konfliktem, nie wiem, on tam trwał kilka wieków albo y, tysiąc lat, czy tam kilka tysiącleci. Nikt nie potrafił tego konfliktu rozwiązać, a nagle oni siedli, konflikt rozwiązali. Best friend forever, jesteśmy teraz kumplami, sztama ziomość yy, i, i po sprawie nie. Nie, nie chcę, nie chcę nawet już o tym myśleć, nie chcę do tego wracać, to było po prostu tak złe, tak rozczarowujące. Sp Wtórne. nie dość, że wtórne to jeszcze zbierające, yy, powiedzmy, to wtórności z tej wtórności w jedną kupę. I to tyle, tyle, tak. Zagrzałem się aż yy, z tych emocji, ale poznaliście przynajmniej książki, które wzbudzają we mnie najbardziej negatywne emocje. I domyślam się, ktoś teraz powie, ale Halo, czytaczu A50 twarzy greja A365 dni, a Harry Potter i przeklęte dziecko, a znienawidzony przez ciebie Sienkiewicz. Sienkiewicz w przeciwieństwie do Anii z Zielonego Wzgórza zrehabilitował się w pełni. Natomiast przeklęte dziecko. To nie jest książka, to jest sztuka, więc nie będę tego pod tym kątem oceniał. Z kolei, sięgając po 50 twarzy Greya i 365 dni, bawiłem się bardzo dobrze. To było głupie, to było idiotyczne, ale gwarantowało mi bardzo dobrą zabawę, w przeciwieństwie do tych książek, które pojawiły się na tej mojej nienawistnej liście liście czerwieni, liście piekielnie złych książek. Dajcie znać, jakich wy książek najbardziej nienawidzicie i dlaczego. Trzymajcie się ciepło. Cześć!